mimo że to jest opera jedna z najtrudniejszych w naszej literaturze operowej polskiej, to zasługuje na to, żeby publiczność ją polubiła, bo jest jej przekaz i opowieść, którą zawiera, to jest dla każdego wrażliwego widza historia, która dzieje się tuż obok niego, dotyczy jego samego też. Uważam, że to jest opera o głębokiej przepaści, jaka dzieli różne grupy społeczne, różne. O nienawiści, która dzieli rasy, o nienawiści, która dzieli innych od siebie ludzi. I to się dzieje właśnie na naszych oczach. Symbolicznym podziałem jest podział na górali i cyganów. Ten manru tytułowy, ten cygan, jest taką symboliczną postacią, dzięki której można opowiedzieć o uniwersalnym problemie, obcości i głupocie nietolerancji. Manru is like unhappy, like bird who can't fly. He really needs liberty. He tries to find that liberty always when he's alone. I'm very happy that I can do this role because I can feel very free in this role. I'm not strict like I did usually. I do prints and there is very precise protocol how to play, how to move on the stage. Here I can be really free and can open my gypsy soul. Te dwa światy obce wobec siebie wcale nie są, jeden jest lepszy, drugi gorszy. Ja to staram się jakoś tak wyrównoważyć, że każdy z tych dwóch światów ma swoje piękne cechy i swoje wady i swoje zagrożenia. I tutaj takim jedynym światełkiem w tym całym towarzystwie jest Ulana, czyli główna bohaterka, która jest takim nośnikiem wartości wynikających z jej instynktu macierzyńskiego, z jej wrodzonego kobiecego poczucia, że w życiu powinno się raczej budować domek, niż go podpalać i niszczyć. Postać Ulany przede wszystkim kieruje się miłością. I ona robi wszystko dla miłości i poprzez miłość. Ma dziecko, które bardzo kocha, ma męża, dla którego jest w stanie zrobić wszystko. Tak więc myślę, że to jest ten jasny promyczek. To próbuje na końcu wyciągnąć jako przesłanie, czy jako pozytywną nutkę, bo u mnie Ulana jednak pozostaje przy życiu, co jest trochę sprzeczne z librettem, ale też libretto ma swoje trzy różne zakończenia, więc robimy swój finał.